Gadka, który z polityków jąka się w charakterystyczny sposób. Z obecnych polityków no to w zasadzie nie wiem, ale z tych, których my jeszcze pamiętamy, to oczywiście będzie pan Adam Michnik. Czyli, dana, czyli głos to yy, dana osobowa? No, jak najbardziej. Zgodnie z definicją dane osobowe, to jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną tożsamość osoby fizycznej. Zatem, jak najbardziej, można powiedzieć, że głos identyfikuje nam jednoznacznie osobę. No, na przykład my. Nasze głosy też są charakterystyczne, czyli rozróżniamy się, wiemy, że to my nawet, jak dzwonimy do siebie przez starożytny telefon, który nie ma wyświetlacza. Podobnie jak dzwoni do nas w pracy przełożony, też jesteśmy w stanie bezbędnie rozpoznać jego głos, czyli jakby identyfikujemy osobę fizyczną, do której ten głos należy. Zatem, skoro głos to dana osobowa, to podlega ochronie. Jak najbardziej. Natomiast tą ochroną to też tutaj musimy uważać, ponieważ no, ciężko tak naprawdę pomyśleć, Czym będzie ta ochrona, e, ochrona danych osobowych? Jeżeli nas zatrzyma policja, a my się nie odezwiemy, tylko napiszemy na kartce, że nie odezwę się, Bolsroda. Mój głos to dana osobowa, no to wiadomo, że będziemy trochę e, przesadzać. Podobnie jakbyśmy nie chcieli okazać żadnego dokumentu, czy też w ogóle się e, przedstawić. Ale z drugiej strony, rzeczywiście e, głos e, jest daną osobową, chociaż jakby no, nikt nie zwraca na to większej uwagi. Natomiast w czasie, kiedy mamy coraz więcej informacji o automatycznych algorytmach, inteligentnej czy sztucznej inteligencji, musimy uważać na to, że przetwarzanie głosu właśnie w takich systemach, wykorzystując naturalny ludzki głos jako próbki, które potem są wykorzystywane przez te skrypty, będzie wymagało odpowiedniej legalizacji przetwarzania. Danych osobowych, właśnie w postaci głosu. Z drugiej strony, też nie popadajmy w paranoję, wychodząc z założenia, na przykład, że rozmowy nie mogą być nagrywane. Oczywiście nie mogą być nagrywane rozmowy w sytuacji, w której. Będzie to stanowiło naruszenie przepisów prawa, ale jeżeli robimy to tylko we własnym interesie domowym, no to pamiętajmy, że danych osobowych nie przetwarzamy. Natomiast żaden przedsiębiorca nie może przetwarzać danych osobowych w postaci głosu, jeżeli wcześniej nie zostanie o tym każda osoba poinformowana. Jak pamiętasz, mieliśmy taki przypadek jednego z biur rachunkowych, gdzie poza wizerunkiem był również rejestrowany głos, ponieważ klienci yy, wchodząc do biura mówili raz jedno, a potem pisali w mailach drugie, albo dziewczynom yy, mówiły jedno, a szefowej drugie. No i to jest jakby te, też przykład na to, że to sprawnie uzasadniony interes, żeby nagrywać, ale oczywiście informacja o głosie musiała być, być yy, o, o nagrywaniu głosu musiała być przekazana zgodnie z artykułem 13. Idziemy na kawę? Idziemy na kawę.